Springle Spaniel, opis rasy, najważniejsze informacje. To rasa psów, które z powodu swojego wyglądu, tych swoich oczu i swojej inteligencji jest taką rasą. Są to takie psy, że ludzie często robią wszystko, co tylko chcą. Ale to też rasa genialnie współpracująca z człowiekiem. Rasa, która jest bardzo inteligentna, bardzo oddana, ale po kolei. Zaczniemy od wielkości, później przejdziemy do charakteru pielęgnacji, żywienia, wad i zalet i dla kogo ta rasa będzie świetnym wyborem. Jeśli mowa o wielkości, psy mają 48-54 cm wysokości i ważą 20-25 kg. Suczki są mniejsze 45-51 cm i waga 18-22 kg. Średnio żyją około 12-15 lat. Należy wspomnieć, że są to psy myśliwskie. Nawet teraz często wykorzystywane jako psy pracujące, czy to w policji, czy też w straży granicznej, o bardzo fajnym charakterze, bardzo ciekawym charakterze, ale właśnie przejdźmy do tego charakteru. Są to psy wesołe i przyjacielskie, uwielbiające zabawę i bycie z nami. Każda praca, którą wykonują, jest dla nich czymś bardzo ważnym. A jeśli wykonują tą pracę jeszcze, przy nas, w naszej obecności, my w tym uczestniczymy, to są wtedy najszczęśliwszymi psami na świecie. I to mocno charakteryzuje te psy, że one uwielbiają coś robić, uwielbiają ruch, zadania i do tego dodatek naszej obecności, naszego udziału. Wtedy są najszczęśliwsze, ale też świetnie sprawdzają się jako psy rodzinne. Muszą mieć zapewnione bardzo dużo ruchu. Gdy potrzebna aktywność nie będzie po prostu zaspokojona, ta potrzeba ruchu, aktywności nie tylko fizycznej, ale i umysłowej, ponieważ to są psy bardzo mądre, bardzo sprytne, to mogą pojawiać się złe rezultaty. Ten pies po prostu będzie nieszczęśliwy i może w negatywny sposób to, to objawiać, odreagowywać. Bardzo szybko nawiązuje kontakty nie tylko z ludźmi. Uwaga na dosyć delikatny charakter źle znosi negatywne emocje ludzi, ostre traktowanie i tu szczególna uwaga żadnego psa nie wolno ostro traktować ale są rasy, które są bardzo wyczulone na nasze zachowanie, na nasz charakter, na to, jacy jesteśmy, tak w normalnym, można powiedzieć, życiu. One nie lubią złych emocji i źle na nie reagują, nawet gdybyśmy chcieli je ukryć. To nie są zbyt dobre psy obronne. I o ile jego reakcja na, na nieznajomego, na, na jakąś sytuację, będzie taka, że będzie szczekał, będzie reagował, to nie jest zbyt łagodny, zbyt pozytywnie nastawiony do otoczenia, żeby po prostu zareagował w sposób agresywny, broniąc nas. I tu należy też wspomnieć, że to nie są psy szczekliwe. To, że on będzie szczekał na nieznajomego, nie oznacza, że. On jest szczekliwy czy też głośny. To jest pies, który nas ostrzeże, ale jeśli przejdzie do obrony, to już nie tak będzie do tego ch chętny. On jest zbyt przyjacielski, zbyt otwarcie, pozytywnie nastawiony do otaczającego go świata. I to jest naprawdę potężna zaleta. Posiada całkiem silny instynkt myśliwski i trzeba o tym naprawdę mocno pamiętać, żeby on po prostu wiedział, że należy Reagować na nasze komendy, na komendy przywołania, ponieważ nieskutecznie, można powiedzieć, wychowany, źle wychowany ten pies, no, będzie głuchy na nasze komendy przywołania. On po prostu nagle, jego świetny słuch przestanie działać, jeśli chodzi o nasze komendy. I musimy o tym pamiętać, bo ten instynkt myśliwski naprawdę może sprawiać problemy. Ale jeśli będzie dobrze wychowany, tych problemów w ogóle nie będzie. Dobrze dogaduje się z dziećmi, ale tylko z tymi większymi. Raczej nie poleca się go do kontaktów z tymi mniejszymi dziećmi. On jest bardzo żywiołowy, bardzo szybki. No i oczywiście on woli jednak te większe dzieci. Oczywiście jak zawsze pod kontrolą osoby dorosłej. To będę powtarzał zawsze. I nie musicie w komentarzach tego mi wypominać. Za każdym razem. Dobrze dogaduje się z psami, w miarę dobrze dogaduje się z kotami, małe zwierzęta domowe również, ale po troszkę dłuższym przyzwyczajeniu. Jednak ten instynkt myśliwski no jest. Tak samo właśnie z tymi kotami. O ile swój kot będzie bezpieczny, będzie przyjacielem, będzie towarzyszem, to kot sąsiada już niekoniecznie będzie bezpieczny w obecności Sphynx'a Szkolenie jest bardzo fajne i szybkie, proste. Duża inteligencja, duża chęć współpracy z nami, łatwo go motywować i zachęcić. Bardzo są to psy nastawione na współpracę z nami, na wykonywanie zadań. W tym wykonywaniu zadań są mocno nastawione na wykonanie tego zadania. On jak się czegoś podejmuje, to on się raczej nie zniechęci. To jest pies pochodzący z psów myśliwskich. Teraz też często stosowany jako pies myśliwski, czy też pies pracujący, właśnie ze względu na ten charakter, że on chce wykonać zadanie, będzie dążył do wykonania tego zadania, a jeszcze jeśli wie, że my na niego patrzymy, albo będziemy zadowoleni z wykonania tego zadania i damy mu kolejne, no to on już jest szczęśliwy i właśnie takich raz powinniśmy poszukiwać. Wychowanie oczywiście nie sprawia większych problemów. Trzeba, jak zawsze, robić to z głową, ale nie jest to skomplikowane. Pamiętajmy o socjalizacji, o tych komendach, żeby wiedział, że wiewiórka, kot czy mniejszy pies to nie jest coś, na co można polować i nie będzie z tym żadnych problemów. Przejdźmy dalej do pielęgnacji. A pielęgnacja, Springer Spaniele należą do tych ras, których. Ta pielęgnacja oczywiście jest bardzo ważna, ale nie jest ani czasochłonna, ani jakaś skomplikowana. Tylko pamiętajmy, że jest jak zawsze bardzo ważna. Nie tylko jeśli chodzi o wygląd, ale też o zdrowie. Szczotkowanie, dbanie o uszy i oczy nic bardzo skomplikowanego, ale pamiętajmy, bardzo potrzebnego. Zdrowie. Są to psy z reguły zdrowe i odporne. Oczywiście pojawiają się takie częstsze przypadłości, tak jak problemy z oczami, dysplazje. Infekcje uszu, tutaj właśnie musimy dbać o te oczy i uszy. Zaburzenie metabolizmu komórkowego, ale z reguły jest to rasa bardzo zdrowa. Żywienie nie sprawia żadnych problemów. Nie jest wybredny, lubi jeść, ale też lubi ruch, więc raczej nie ma problemów z tyciem, tylko musimy mu tego ruchu zapewnić odpowiednią ilość. Uwaga na brudzące się uszy przy jedzeniu. Ponieważ wiele osób zwraca na to uwagę w rozmowie o tych psach, no ale to dotyczy wszystkich tych psów, mają, które mają te uszy takie bardzo fajne, ale też mogące sprawiać problemy przy jedzeniu, zwłaszcza mokrych karm. Wady i zalety. Jeśli chodzi o wady, to oczywiście ta potrzeba ruchu, dla wielu może to sprawiać dosyć duży problem, że ta potrzeba ruchu jest dosyć duża, Później należy wspomnieć, że ten pies jednak niekiedy bywa uparty. Był psem myśliwskim musiał mieć trochę tej upartości tego swojego charakterku, żeby po prostu sobie jakoś poradzić. Kolejną rzeczą, którą należy zaliczyć do wad, jest to, że no ma, może mieć problemy z tym instynktem myśliwskim. To pogonienie za jakąś zwierzyną, czy też kontakt z tymi mniejszymi zwierzętami, z kotami, może niekiedy sprawiać problemy. A jeśli chodzi o zalety, wesoły, przyjacielski, szybko się uczy, rasa zdrowa, prosta w pielęgnacji, uwielbiająca zabawę, dobrze dopasowują się do otoczenia to o tym nie wspomniałem w charakterze one świetnie dostosowują się do tego, co ich otacza. Małe mieszkanie oczywiście nie ma problemu odpowiednia ilość ruchu na zewnątrz i zabawy dostosuje się. Duży dom z dużym ogrodem też nie ma sprawy tylko pamiętajmy, że to ruch też musimy mu zapewnić, a nie, żeby wypuścić go i że on sobie się zajmie sam sobą. Dobrze dogaduje się z psami, dobrze z większymi dziećmi, zdrowy, odporny, więc dla kogo ta rasa? Oczywiście jest to dla ras, jest to rasa psów są to psy przeznaczone raczej dla ludzi aktywnych, lubiących obecność psa, lubiących się z nim bawić, szkolić go, stawiać mu jakieś zadania i zapewniające mu to, co on lubi: ruch i naszą obecność. Najlepiej jak to jest połączone, czyli długie, intensywne spacery, jakaś zabawa i ogólnie taka nasza mm, szeroko pojęta obecność, że on jest obok nas. Oczywiście też to jest dobry wybór dla rodzin z większymi dziećmi i to, co oczywiste świetny wybór dla ludzi, którzy są nastawieni na posiadania psa do pracy, nastawionego na pracę na jakieś zadania. I tutaj właśnie te psy się najlepiej sprawdzą. Dziękuję za uwagę, a jeszcze naprawdę godna polecenia rasa, jeśli tylko zapewnisz mu tą aktywność. Dziękuję za uwagę, zapraszam jak zawsze do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, życz na swoje media społecznościowe, pokaż znajomym. Do usłyszenia ponownie.